I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy, serwus! Witam was bardzo serdecznie, ekipa z Black Monka, Barnaba i Mikołaj. Dzisiaj na tapecie Gwiezdny Flux, czyli nasza najnowsza imprezowa gra karciana, w którą możecie zagrać z absolutnie każdym, z młodszym rodzeństwem, z rodzicami, dziadkami, czy ze znajomymi, z którymi na co dzień spotykacie się przy planszówkach. Ta gra posiada bardzo proste do wytłumaczenia zasady, o czym przekonacie się za chwilę. Na początku gry każdy z graczy otrzymuje trzy karty i zgodnie z zasadą podstawową dobieramy jedną kartę i zagrywamy jedną. Gracz może zdecydować się na zagranie karty celu. Karta ta określa, jakie warunki należy spełnić, aby zostać zwycięzcą i zakończyć rozgrywkę. Najczęściej chodzi o zebranie przed sobą odpowiednich fantów. Pamiętajcie jednak, że w swojej turze każdy z graczy może zmienić aktualny cel, więc nigdy nie możecie być pewni wygranej. Żeby zrealizować cel, musimy zagrywać fanty. Fanty zagrywamy przed siebie. Jeżeli uzbieramy wyznaczone przez cel fanty, wygrywamy grę. Bardzo proste. W trakcie gry będziecie zagrywać na stół nowe zasady. We Fluxie to wy decydujecie o tym, jakie reguły rządzą daną rozgrywką. Zasady mogą dotyczyć np. liczby dobieranych kart, liczby zagrywanych kart, mogą pojawić się też limity dotyczące liczby kart na ręce czy fantów na stole. Pamiętajcie o tym, że zasada zaczyna obowiązywać w momencie, gdy tylko zostanie zagrana na stół oraz o tym, że jeżeli nowa zasada jest sprzeczna ze starszą, to ta starsza odpada z gry. Możemy zagrywać także karty akcji. Karty akcji są jednorazowe i obowiązują w momencie ich zagrania. Na przykład dobierz dwie karty i zagraj je, albo wymień się fantami z innym graczem. Wprowadzają dużo dynamiki oraz interakcji pomiędzy graczami. Obok akcji w grze znajdziecie też niespodzianki, czyli karty, które możecie zagrać w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, poza swoją turą, aby w porę zareagować na działania przeciwnika oraz po drugie, w swojej turze, kiedy to zadziałają bardzo podobnie do akcji, wprowadzając jakiś natychmiastowy efekt. Czasami z talii możemy wyciągnąć ząki. Takiego ząka należy zagrać przed siebie i najprawdopodobniej dołączy on do jednego z naszych fantów. Niestety ząk nie pozwala nam wygrać gry, chyba że cel mówi inaczej. Ale możemy pozbyć się ząka za pomocą naszych fantów bądź akcji. To już właściwie wszystkie zasady, jakie musicie poznać, aby móc zagrać we Fluxa. Pamiętajcie tylko o czytaniu tekstów znajdujących się na kartach. Jeżeli w dalszym ciągu będziecie mieli jakieś pytania bądź wątpliwości, po pierwsze zajrzyjcie do instrukcji, po drugie zawsze możecie skontaktować się z nami przez Facebook, tam chętnie odpowiemy na wszystkie wasze pytania. Jeśli spodobał wam się Gwiezdny Flux, oczywiście zachęcamy was gorąco do tego, żeby zagrać w inne gry z serii Flux oraz inne gry naszego wydawnictwa. Do zobaczenia.